Był sobie rycerz, który miał 50-centymetrową pałę. No i niestety no, sprawiała mu ten kutas problemy, no bo ciężko w tej zbroi, tam no, ledwo się mieścił. No, żadna kobieta nie chciała im znieść do łóżka, bo jak widziały tego potwora, to się bały. Także wybrał się do maga. Mówię, no magu, musisz coś zrobić z tym moim kutasem, on jest za duży. No nie utnę ci go. Ale nad magicznym jeziorem jest czarodziejska żaba. Jak ją poprosisz, czy możesz ją pocałować i ona ci odpowie nie, to ci się skróci o 10 centymetrów. No i poszedł nad magiczne jezioro. Znalazł żabę i się pyta. Żabciu, mogę cię pocałować? Nie. 10 centymetrów krótszy. No ale z tymi 40 centymetrami jednak ciągle kobiety wystraszone. No to poszedł jeszcze raz nad to jeziorko. Żabciu, mogę cię pocałować? Nie. Kolejne 10 cm krótszy, nie? No ale te 30, kurde, no jednak też trochę były przerażeniem dla tych niewiast. Już było dobrze, ale ciągle uznał, a to weźmiemy jeszcze ten o 10 i będzie spoko. Podchodzi i mówi, żabciu, mogę cię pocałować? A żaba taka zdenerwowana, nie, nie, jeszcze raz nie.